Witam Państwa, Mateusz Godek, to jest temat dnia. Dziś w naszym studiu człowiek, który przeżył własną śmierć, śmierć kliniczną, i kiedy żegnał się już ze swoim życiem, wyzdrowiał i powrócił do żywych. W naszym studiu Andrzej Dufek, który przyjechał z Gdańska ze wspólnoty Źródło Wody Żywej. Witam serdecznie, panie Andrzeju. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak wygląda życie człowieka, który, można powiedzieć, no, przeżył swoją śmierć i już żegnał się z tym życiem i powrócił znowu do żywych? W moim przypadku, myślę, że w każdym przypadku wygląda trochę inaczej. W moim przypadku tak naprawdę na zewnątrz niewiele się zmieniło. A nawet długi okres po wypadku, bo to jakieś 10 lat, zanim przeszło wielkie wezwanie do modlitwy, takie wstrząśnienie w duszy, to można powiedzieć, że człowiek prowadził to same życie, te same obowiązki, te same zdarzenia. Z wyjątkiem może krótkiego okresu, po kilku miesięcy, kiedy właściwie to był taki spory paraliż decyzyjny w związku z prowadzonymi różnymi działalnościami na polu gospodarczym, z własną prowadzoną działalnością gospodarczą, kiedy właściwie przez 3 miesiące to nie zastanawiałem się, co mam zrobić, tylko jak to będzie odebrane, jak to będzie wycenione, jakie będzie kryterium tej oceny. Ale oprócz tego... Na zewnątrz mówi pan, że przez 10 lat się nic nie zmieniało, ale zacznijmy od początku. Co się stało, że w ogóle pan trafił do szpitala? Kiedy to miało miejsce? To miało miejsce w 2003 roku. Mhm. Poszedłem z synem na sanki i po skończonej zabawie, kiedy syn już czekał na mnie na ścieżce w trakcie pod górką, w trakcie ostatniego zjazdu, uderzyłem w drzewo. W pierwszej chwili myślałem, że mam tylko pęknięte żebra, ale tak naprawdę nastąpiło, żebra przyniosły uderzenie na wątrobę i nastąpiło wielofragmentowe pęknięcie wątroby. Rozpadł się lewy płat, 2/3 wątroby. Bardzo głębokie krwawienie, bardzo ciężki w konsekwencji stan kliniczny. Lekarze dawali w ogóle szansę, że pan przeżyje? A to długa historia. Myślę, że nie. To znaczy, może to nawet nie jest kwestia myślenia, powiem tak, bo tu małe cuda Pana Boga, tak? Karetka, która po mnie przyjechała, nie chciała odpalić, musiał ją, no to będę mój kolega, kibic zresztą, Lechi, który tam poszedł do wojska i został, bo prosił powołanie, musiał rozbić karetkę, stacyjkę rozbił, bo nie chciała odpalić. Później mi powiedział, że taki mały bezpiecznik za 8 zł się przepalił w nowej karetce. I takich szereg małych cudów Pana Boga, bo później powiedzieli mi lekarze, że gdybym właściwie przyjechał kilka minut takiego żyli określenia później, no to był wylew tak głęboki, że mogłoby dojść do niedotlenienia mózgu. No i konsekwencji medycznych jakichś takich. Mówili to z punktu widzenia, z perspektywy lekarzy. Sam moment tej śmierci klinicznej, to kiedy miał miejsce? To kiedy pan Był taki moment, kiedy właśnie przywieziono mnie do szpitala, kiedy transportowano mnie w wielkim pośpiechu i właściwie rozbierano po drodze, transportując z karetki na salę, właściwie rozcinając takimi dużymi nożycami całe ubranie na mnie, żeby się jakby dostać do, żeby mieć tę możliwość, tak, przeprowadzenia tej operacji, no bo nikt nie wiedział, jakie to są obrażenia, to się okazało jakby później. Nastąpił właśnie taki moment, w którym dano mi do podpisania taką deklarację zgody na operację. Ja nie wiem, wtedy miałem, nie wiem, czy mi powiedziano, w każdym razie miałem świadomość. Ja nie wypełniłem tego druku, nawet nie zdążyłem go podpisać, bo napisałem tylko Andrzej Dufek i zamknąłem oczy i po ludzku, tak można powiedzieć, wtedy już mi nie przeszkadzano, bo w karetce cały czas kuto mnie, nie pozwalano mi usnąć do tego momentu zupełnie. I to był ten moment, kiedy po ludzku już stracono ze mną kontakt. Ale to jest bardzo ważny moment. Ja go właśnie ostatnio w różnych rozmowach, czy jak mam okazję, gdzieś zaproszony jestem na jakieś świadectwo, czy no, przy różnych okolicznościach, bardzo go podkreślić, bo to jest bardzo ważny moment. Ja go też jeszcze będę miał i wszyscy go będziemy mieli. To jest ten moment, w którym można powiedzieć, że z punktu widzenia tego świata człowieka nie ma, bo nie ma z nim kontaktu, nie ma z nim żadnej relacji, ale on jeszcze jest tutaj. To jest ostatni moment, w którym możemy się uciec do Bożego miłosierdzia i ono z punktu widzenia naszej woli będzie skuteczne.
to jest ten ostatni moment, w którym można zawołać po prostu jak syn Tymeusza: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mnie. Albo jak: Panie, ratuj, bo giniemy za Piotrem, tak? Po prostu pan, poprosić go o Boże miłosierdzie. Pan zawołał? Ja powiem tak, ja w tej ostatniej chwili prosiłem Boga o to, żeby mi dał chociaż 10 lat, żeby wówczas 7-letniego syna wychować. Hmm. I może ta korelacja z tymi 10 latami, ona mi się później bardzo żywo nasuwała, ale tego nie jestem pewien. To takie skojarzenie. Natomiast ja poprosiłem wtedy o 10 lat, jeszcze parę spraw, żeby po prostu pozałatwiać sprawy związane z zadłużeniem, z rozliczeniem finansowym firmy i tak dalej, bo to sprawy były niezałatwione. I właściwie to zawsze są niezałatwione, nie? Zawsze coś tam wisi. I zawsze są jakieś rozliczenia, ale prosiłem, żeby je załatwić, ale powiedziałem w takim akcie, ja to wyniosłem z ministrantury od księdza Ruraża w Gdańsku, z kościoła świętego Stanisława, tam gdzie właśnie w tej drugiej służbie ołtarza, no tam to właśnie usłyszałem sobie, to przyszło do mnie, żeby właśnie w takiej sytuacji, kiedy już sam jesteś bezsilny, właśnie powiedziałem tak, jak mi wtedy zawsze radził ksiądz Ruraż: ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie, panie, tak? I de facto można, de facto jest to ucieknięcie się do Bożego miłosierdzia. Znaczy, ja wiem, bo ono było skuteczne, tak? Przecież nie byłem ani w absolucji, ani po spowiedzi. Bo to jest tak, jeżeli zwracasz się do kogoś, no to uznajesz jego boskość, tak? Niech twoja, nie moja wola, niech się stanie. A zwracasz się do miłosiernej miłości, no to o co prosisz? Skoro na jedyne, co daje, to miłosierną miłość. Czyli prosisz o miłosierdzie. I w tym momencie rozpoczął się mój koniec świata dla mnie. Czym dla pana jest teraz śmierć? Jak pan definiuje śmierć? No, umieranie ciała. Właśnie w jednym z wywiadów powiedział pan, że według pana nie ma czegoś takiego jak śmierć, jest tylko obumieranie ciała. Tak. Powiem tak, z punktu widzenia obumierania ciała, to Kościół zbawiony i nawet cierpiący w czyśćcu prawdziwie żyje, a my umieramy. Bo my jesteśmy w tym procesie, w cudzysłowie. Nas dotyczy obumierania, oni są już w stanie niezmiennym. Gdy pan doświadczał tej śmierci, pan coś widział? Bardzo wiele rzeczy. Na przykład? Począwszy od operacji, które przeprowadzono, osoby modlące się, rozpacz ludzi, to jest... bo to jest sytuacja taka... to była sytuacja taka, bo ludzie, którzy... tak przynajmniej mi się wydaje, że którzy przechodzą na tamtą stronę, to jakby przechodzą raz, mhm, nie? W jednym momencie. U mnie sytuacja była taka, że... bo sam moment przejścia wygląda w sposób następujący, że w tym momencie jest odczucie wejścia we własny mózg, w ten moment swojego życia, i ono się przewija z wielką prędkością do początku. Czy widział pan scenę swojego życia? Oczywiście. Ja całe życie przeleciałem przed oczami. I natychmiast w tym momencie następowała ich wycena. Przy czym... Czyli to było, przepraszam, takie jakby doświadczenie sądu ostatecznego jakby? Ostatecznego nie. Sądu takiego... nad swoim życiem. Szczegółowego, osobistego, mm-hmm, tak, mm-hmm, tak. I to było... dlaczego sądu? Dlatego, że oglądałem swoje życie z punktu widzenia oczami Boga, tak jak Bóg je widzi. I co pan wtedy czuł? Przy czym następowała natychmiast jego wycena. Przy czym kryterium oceny kompletnie nie miało znaczenia, jak wyszło. Moje działania, jakie miały konsekwencje. Istotne było tylko to, jak chciałem. Czy jakie decyzje pan chciał podjąć? Jakie podejmował? Jaką miałem intencję? Jaki był mój akt woli? Czy chciałem dobrze, czy źle? I nawet w niektórych sytuacjach widziałem, nie chcę tego rozwijać, nawet to, co kierowało mną podświadomie. I jeżeli chciałem dobrze, a wyszło źle, to miałem odczucie wielkiego szczęścia. Jeżeli było odwrotnie, no to... dyskomfort, to są eufemizmy. To jest cierpienie, po prostu odczucie tego cierpienia. Przy czym ja to często mówię też i w filmie Siła modlitwy i tak dalej, żeby pokazać, jak ważna jest intencja. Bo mówię, no działaliśmy też w strukturach podziemnych, organizowaliśmy manifestacje. Można powiedzieć po ludzku, nie byliśmy aniołkami, tak? Zresztą każdy z nas gdzieś wyjdzie na podwórko, wiadomo, tak?
Tak. Kiedyś, teraz to może mniej, bo wszyscy siedzą przy komputerach, ale kiedyś okazji do zaczepek słownych, czy nie wiem, drobnych przepychanek o bramkę wolną, bo teraz ja będę grał albo kto inny, było znacznie więcej. Teraz to może wszyscy siedzą w domu, ale to nie o to chodzi. W różnych było się sytuacjach, natomiast, żeby pokazać, jak ważna była intencja, ja z tych różnych sytuacji byłem usprawiedliwiony. Nie chciał, nie rozumiał, ktoś go sprowokował, robił to w takiej czy w takiej intencji. Po prostu zostałem z tego usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony dosłownie. A sytuacja taka, którą odczułem, jak wyrzucenie w ogień, po prostu w ogień. I to, bo życie przelatuje te 30 lat z taką prędkością, tam nie ma czasu. Ale tak jak ja mówię, porównawczo, jakieś 15 sekund, tak? Jakieś 15 sekund, więc z ogromną prędkością. I z tych 15 sekund, jedną sekundą było odczucie wrzucenia mnie w ogień, który mnie palił. Dosłownie, tylko tak i następne było pozytywne. Raz, następne pozytywne. Myślę, że jakbym mu w ciele, to by mi serce pękło. To się nie da tego powiedzieć, tego cierpienia, tego bólu. Ono się pojawiło przy okazji sytuacji, kiedy jako tam 10-letni chłopak, kiedy połączono dwie klasy, przyszedł mój kolega do tej klasy ze swoją bandą dziecięcą. I ja po prostu na przerwie, krótkiej przerwie, no paroma kopniakami pokazałem, kto będzie rządził w klasie, tak? W ogóle o tym nie pamiętałem, nic mu się nie stało, nie miał nawet siniaków. Później się z nim naprawdę bardzo dobrze kolegowaliśmy się. Ja kibicowałem piłce nożnej, on grał w piłkę nożną. Naprawdę, spotykaliśmy się, w ogóle o tym nie pamiętałem. A tam sobie natychmiast przypomniałem i powiem tak, niby nic się po ludzku nie stało, tak? Ale z tego nie znalazłem żadnego usprawiedliwienia. Bo on mi nic nie zrobił. Ja go w ogóle nie znałem. Tak? Moim intencją była czysta pycha. Ja będę rządził mnie, moje, tak? To było niesamowite. To było po prostu, to jest coś, no powiem tak, mocno wzmogło się we mnie nabożeństwo za duszę czystą. W tym momencie miał pan doświadczenie Boga. No, nie chcę się pytać, czy pan widział Boga, bo to chyba takie pytanie trochę nieodpowiednie, ale... Chyba widać go codziennie w różnych działaniach, tylko trzeba go zobaczyć. Widać go przez działanie, a choćbyśmy nawet cokolwiek zobaczyli, ale może do tego dojdziemy, ale gdybyśmy nawet cokolwiek zobaczyli, to nie obejmiemy jego natury. Będziemy całą wieczność kontemplować jego naturę i tak go nie ogarniemy, więc tak naprawdę nigdy go nie zobaczymy. Zobaczymy tylko... Nie jesteśmy w stanie nawet. Myślę, że gdybyśmy w stanie byli przyjąć jego nieskończoną świętość, jego blask, jego chwałę, to by nam ją dał. Pokazał przynajmniej w tym sensie, tak? Ale nie jesteśmy w stanie tego przyjąć, by nam z radości serducho pękło. Albo nie, naprawdę, myślę, że nie. Natomiast powiem tak, że dlaczego mówię o tym, że jest to umieranie ciała? Bo śmierci nie ma. Świadomość, że się umiera, to właśnie bierze się z tego, że wychodzi się, jak ci życie przeleci przed oczami do samego jakby początku twojego życia, tak? To wychodzisz przez jasny punkt swoich narodzin. Taki dość podłużny, niektórzy kojarzą go z tunelem. I pojawia się świadomość, że po prostu, aha, to życie, ja już z tego wyszedłem, tak? Ja z tego wyszedłem, mam wycenione, tak? Mam wycenione, ja mówię tak. Ja bym się dużo gorzej ocenił. Naprawdę, jak widziałem swoje motywacje, to co mną kierowało, w niektórych sytuacjach, naprawdę, w niektórych... Byłby pan bardziej surowy niż pan. Mimo tego, że każdy człowiek jest egoistą. No tak. Tak? No, idzie, kupuje gazety, które lubi, produkty, które robi to, co sprawia mu przyjemność, prawda? Nie robi sobie, z wyjątkiem, no wiadomo, niektórych może osób, ale o tym nie rozmawiajmy. No tak. Nie robi czegoś, czego nie lubi. Z założenia oczywiście. Ja bym się dużo gorzej ocenił. Ale było wiele tych też pozytywnych rzeczy, a z tych niepozytywnych zostałem po prostu usprawiedliwiony. A co na to medycy, którzy pana operowali? Oni jakby potwierdzają i też weryfikują to, co pan mówił. Pan mówi, że na przykład widział pan też swoją operację. Tak, później pan na przykład z nimi rozmawiał, tak, i to się zgadzało wszystko? Tak, oni byli, było wiele takich sytuacji, ale to, bo doktor na przykład widział się, to trzeba by zobaczyć, tak? Przechodzisz przez jasny punkt swoich narodzin, mówisz, dobra, aha, mówię, to ta świadomość, to nie da się, to eufemizm, no radość, radości, szczęśliwości, po prostu nie, szczęście i za chwilę świadomość, że nic się nie zmieni. Nie, szczęście, które jest zupełnie innym poziomem, tego się nie da powiedzieć, bo wszystko, co znamy, co kojarzymy, co nazywamy szczęściem, jest tylko i wyłącznie emocją. A Bóg nie jest emocją. On jest stanem.
takim samym, stałym, niezmiennym. No, ja to mówię, że przyszła świadomość, że to się nigdy nie zmieni, ale to jest zupełnie nie ten poziom, to jest przepaść, tak? My tutaj mówimy o jakichś najwyższych, wspanialszych sumie nawet wszystkich szczęść, tak? No to zupełnie jest jakby, tak? Tu jest emocja, a tam jest stan. I kiedy właściwie takie... czułem się z nim zjednoczony. Już wtedy, kiedy zobaczyłem rozpacz mojej rodziny, tak? Kiedy widziałem rozpacz mojej rodziny, to będąc przez niego usprawiedliwiony, prosiłem, właściwie zjednoczony z nim, zjednoczony jego łaską, tak? Miałem świadomość, ta rzecz, oddalałem się, rzeczywistość się stawała jakby coraz bardziej szara, ale nie w sensie pejoratywnym, negatywnym. Szara ze względu na oddalanie się od źródła światła, którym było punkt jakby moich narodzin, tak? A właściwie to miałem świadomość, że wracam do domu po prostu. Idę do domu, idę w nurcie, wracam tam, skąd przyszedłem, że to nie wiem, przejechałem się dwa przystanki tramwajem. Jak dobrze, że wyszło. Jak dobrze, że poprosiłem Boże miłosierdzie, bo to niezależnie jaka byłaby suma, to taki plus w przodu stawia, nie? Lekarze potwierdzili, że teraz, pan przeżył śmierć kliniczną? Zaraz do tego właśnie dojdziemy. Sytuacja była... bo dojdę do tego punktu. Przepraszam, może za dużo mówię, ale staram się to jakoś w miarę opowiedzieć. I kiedy oddalam się do tego punktu, szedłem do drugiego źródła, już nie światła, blasku. I kiedy znalazłem się w tym blasku, w tym drugim źródle światła, który już był blaskiem, tam to było światło, nie wiem jak to obrazowało, kolor żółty, tu biały. I kiedy byłem w nim, w tym sensie, byłem i nie byłem jednocześnie. Znaczy byłem w tym sensie, że on mnie otaczał już, ale nie widziałem źródła tego światła, nie widziałem środka, tak? Już mnie otaczał ten blask, ale nie widziałem środka, nie widziałem jego centrum, nie widziałem tego jakby źródła. I wtedy właśnie doszły, cały czas prosząc, żeby na chwilę tylko wrócić, Panie, po co, niech oni nie rozpaczałem. Już nie chciałem wracać, żeby syna wychować. Nie, absolutnie. To nie znaczy, że tego żałuję czy cokolwiek, tylko po prostu odpowiadam, jak ja się czułem tak szczęśliwy, że... Chciał pan tam po prostu już zostać. Nie, ja tylko chciałem na chwilę wrócić i powiedzieć, słuchajcie, nie martwcie się, słuchajcie, to jest to życie, to jest tylko pstryk, moment. Postarajcie się, tylko ja tu na was czekam, rozumiecie? To jest tam chwila. Jest dobrze, że tam tak, jest chwila, moment, tak, tylko się postarajcie, żebyśmy się razem tu spotkali, ja tu na was czekam, ale nic nie mogłem zrobić. Mimo tego zjednoczenia przez łaskę, bo nie zjednoczenia z naturą Boga, żeby to było jasne, tak? Nie czułem się Bogiem, czułem się bosko, tak bym powiedział, tak? No, na tej zasadzie. Cały czas miałem świadomość, kim jestem, świadomość swojej wyceny, swojego usprawiedliwienia, swoich czynów. Cały czas, tak? Tylko ciała nie miałem świadomość, ale to nie miało znaczenia. I wtedy, kiedy właśnie byłem w tym źródle, poczułem jakby takie, jakby ktoś mi dmuchnął w twarz. Znaczy, powiew wiatru. Zanim przyszedł szum modlitewny, on się okazał modlitewny, bo coś co takie było, takie, z tego się zaczęły wyłaniać pojedyncze głosy, zdrowaś Maria, łaskiś pełna, tak? Msze święte, modlitwy różańcowe i bardzo często z obrazami. Na przykład msze, które były odprawiane, zamawiane przez różne środowiska kibicowskie, nie tylko, że róża żywego różańca się modliła, mimo że osób nie widziałem. Czasami tylko modlitwy, czasami te. Ja nic nie mogłem tam zrobić. Tam już mój akt woli nie miał żadnego znaczenia, nie był skuteczny. W żadnym wypadku. Te modlitwy natychmiast mnie cofnęły. Tak? Przy czym nie cofnęły mnie przez punkt narodzin te 30 lat i tak dalej, tylko od razu bezpośrednio na intensywną terapię. I jak długo ta śmierć trwała? I teraz sytuacja wyglądała tak. Ja myślałem, że mam wyjednaną tą łaskę przez tę modlitwę powrotu na chwilę. Ale tak, w żadnym wypadku nie sądziłem, że wracam na stałe. Ale ja to porównuję do wynurzenia głowy nad wodę. Tu słyszałem te modlitwy, dochodziło mi jakby odgłosy jakby z tamtej rzeczywistości, tak? Jakby nie odbierała percepcja zupełnie tutaj ziemska, cielesna, tak? W momencie, kiedy się obudziłem, usłyszałem pikanie jakichś maszyn, nie mogłem się nic ruszyć, tak? Zniknęły mi te modlitwy, już ich nie słyszałem, tak? I za chwilę, kiedy znowu zacząłem iść w tamtą stronę, to one były cichsze niż w momencie, kiedy mnie cofnęły do życia. I ja tak jakby szedłem w tamtą stronę, te modlitwy jakby narastały i ciach, i znowu się budziłem, tak? I tak było wielokrotnie. Za każdym razem, jak przychodziłem, widziałem osoby, obrazy. Przez to widziałem bardzo wiele sytuacji. Wydaje mi się, nie wiem, bo nie konsultowałem tego z innymi osobami, ale wydaje mi się, że przez fakt jakby kilkunastokrotnego nawet przekraczania
jak nie kilkudziesięciu, dobra, zostawmy to, bo te obrazy przychodziły. Przez wielokrotność tego przechodzenia widziałem, jakby obserwowałem to, ten stan na pograniczu wiele razy. Powiem tak, ja się obudziłem w momencie, w którym wyszedł doktor i powiedział, że ja umarłem, tylko się procedura odłączania nie skończyła. Później wsiedli na niego, że się pospieszył, nie? De facto się nie pospieszył. Pan właśnie w tym momencie, kiedy doktor powiedział, że pan już umarł, pan tak, się obudził. Dokładnie tak. I jak długo trwał ten moment? Kilkanaście minut, bo ze względu na to, że ja leżałem otwarty na serwetach, bo nie było czasu zasypiać, bo to, przepraszam, zaszywać i rozcinać, bo ta wątroba co chwilę oni się zszywali, ona się rozpadała, więc ja leżałem otwarty. Więc jak zaczęły maszyny pikać, tak oni mi od razu pielęgniarka ciach i już pili. W sensie takim, że od razu w tamtą stronę, tak? No bo wiadomo, człowiek otwarty może się poruszyć cokolwiek na tej zasadzie. Ja się później dowiedziałem, że to był moment, w którym po prostu robiono badanie na aktywność w rdzeniu, znaczy w rdzeniu pnia mózgu, bo siada wątroba, wszystkie maszyny, krew filtrowało maszyny, byłem dializowany przez maszyny, można to utrzymywać. Tak? Zgon teraz, później się dowiedziałem, że się stwierdza w sposób następujący, że robi się aktywność na w rdzeniu pnia mózgu, badanie. Jeżeli te badania, chyba trzykrotne bodajże, są negatywne, czeka się pół godziny i ponawia się. Jak tam to jest negatywne, to się odłącza. Odłącza, przepraszam. I ja pomiędzy tym, ja się właśnie w tym momencie jakby obudziłem. No jakie jest prawdopodobieństwo, że ten ostatni jest pozytywny, no to jest takie, że doktor wyszedł i powiedział, że się po prostu procedura nie zakończyła. I on miał w sumie rację. Tak, później powiedzieli, że on się pospieszył, później też niektórzy lekarze mówili, że nie, że to nie było, ale to potwierdzają inne osoby, że już chcieli to robić, a rodzina uprosiła, nie? Czyli to była podstawa do tego, aby doktor stwierdził śmierć kliniczną, że pan przeżył śmierć kliniczną, tak? Oni stwierdzili po prostu, powiem tak, doktor zarazem powiedział, że on nie wie, dlaczego ja się w ogóle obudziłem i tyle. Tak? Jeżeli wychodzi doktor, tak, i mówi, bo ja jakby nie brałem tego na papier, to jest w dokumentacji na pewno, tak, no, w sensie w takich rozmowach oczywiście to było wielokrotnie potwierdzane, tak, że oni nie wiedzą, że tak, że no, prosty komunikat. No tak, stwierdził śmierć pana. Stwierdził moją doktor. Śmierć po prostu i powiedział, no tylko się procedura odłączenia organizmu, odłączenie nie zakończyła i to wszystko, tak? A ja się w tym czasie po prostu obudziłem, nie? Bo doszło to jest moc, wstawiennictwo przez Matkę Bożą, tak, Fatimską. No i z drugiej strony powiem tak, no... Czy ja, jak ja to obserwowałem? No powiem, bardzo ciekawe doświadczenie. Ja to później mówiłem doktorowi Zadrożnemu, on teraz już jest szefem kliniki w Olsztynie. Tak zażartowałem sobie z niego, bo on miał wtedy psa Amstaffa, bo on całuje ze mnie żartował, nie? Na przykład tam półdówka przyszło, nie? Bo tam człowiek ze 120 na 60, nie? Na przykład tam, to różne, to tak jakoś sympatycznie można powiedzieć, żeśmy się w relacji pacjent-lekarz zaprzyjaźnili, o tak można powiedzieć, tak? Nie jest to przyjaźń jakaś tam męska, nie chodziliśmy razem na, nie wiem, imprezy czy okolicznościowe te, no bo to nawet nie, tak? Ale ja przynajmniej wyczuwam i tyle, no. Ja mu kiedyś powiedziałem tak w żartach, on mnie wtedy tak nasłuchiwał, bo ja czasami mówiłem mu takie ciekawe rzeczy z tamtej strony, co jak obserwowałem. Szkoda, nie wszystko można jakby mówić, ale i nawet nie ma sensu. Natomiast ja mu wtedy tak w żartach powiedziałem, mówię, że pan, panie doktorze, to ma ze swoim psem wspólną pasję, nie? No wtedy Amstaffa, nie? On mówi do mnie, tak, jaką? Ja mówię, śmierze mięsko. Bo ja mówię do niego, bo ja obserwowałem moją operację, obserwujesz z perspektywy sufitu, ja mówię, to jest operacja, w której jedna z operacji, no w jednej to ona trwała z 11 czy 12 godzin, no to jak on wyszedł, to mu nogi mdlały, to on dosłownie musiał przysiady robić, no wiadomo, te nogach pod takim napięciem, a ja mówiąc tak szczerze, nie znając ich, tak z tej perspektywy sufitu, tak się patrzyłem, i mówiłem tak sobie myślałem, bo tu pani docenię, profesorze, tu proszę to, tu ssak, tam coś, tam tu przyszyć, tam przeciąć, tu obok, tu dobrze, tam krąg, nie wiadomo, tak? Ja tak z tej perspektywy, tak sobie patrzyłem, naprawdę byłem bardzo zdziwiony. Tak sobie, pamiętam to, ja tak sobie myślałem, mówię, tacy poważni ludzie, nie? Tu profesor, tu docent, mówię, takimi się pierdołami zajmują. Dosłownie taką myśl miałem. Czy co to za znaczenie, czy on tu utnie, czy on tam utnie, czy on tu strzyje, czy to tu... Przepraszam za określenie, ale moje ciało
było dla mnie kawałkiem mięsa i dlatego to skojarzenie później, że on ma świeże mięso w sensie z tym psem Zamstaffem. Bardzo ciekawa też była sytuacja, bo przyszła do mnie wtedy po jednej dyskusji, wtedy jeszcze docent Wójtewicz, ona zajmowała się kliniką intensywnej terapii, ale już w Akademii Medycznej, bo ja najpierw trafiłem do Wojewódzkiego, a później za jej zgodą, zezwoleniem przewieziono mnie, bo oni sobie lepiej, dużo lepiej radzili z takimi przypadkami. I ona kiedyś przyszła do mnie i mówi do mnie, znaczy nie przyszła, przepraszam, ja przyszedłem jej podziękować. I ona się mnie zapytała, tak z ciekawością, panie Andrzej, mówi, niech mi pan powie, w tak ciężkich stanach klinicznych, bo ja leżałem w sumie 49 dni u nich, dwa dni gdzie indziej, a właściwie to jeden, bo tak można jedną dobę gdzie indziej, na tej intensywnej terapii, i on mówi, w tak ciężkich stanach klinicznych, mówić do pacjenta, przy pacjencie, co mu dolega, czy nie mówić, słyszy, czy nie słyszy. To był ciężki temat, bo ja naprawdę, człowiek się budzi, nie może się ruszyć, pół godziny zbiera siły, żeby podnieść powieki, tak? A jak coś chce powiedzieć, powiedzieć nie może, bo tu ruszył coś na tej zasadzie. Powiedział pani, żeby jednak mówić. Nie, ja robiłem tam szereg wybiegów. Bo musimy pani, że już powoli kończyć, ja tak wiem. Więc... No tylko powiem ten przypadek. Powiedziałem do niej, że to nie ma znaczenia. Czy ona będzie mówiła, czy ona nie będzie mówiła, że co mam usłyszeć, to usłyszę, a co nie mam usłyszeć, to nie usłyszę. I ona tak się popatrzyła, zdezorientowana. Ja mówię do niej, pani doktor, pamięta pani jedną z operacji, w której z emocji jedna doktor nie wytrzymała, anestezjolog. Nie wytrzymała dlatego, że tak bardzo jej zależało na tym, a ja cały czas uciekałem. Z emocji, w cudzysłowie, tak? Po prostu pani ją zastąpiła. Ona mówi, no tak, była taka sytuacja. A ja mówię do niej, i pani poszła w trakcie tej operacji, opowiadam jej sytuację bez sił świadków. Pani poszła do gabinetu i zadzwoniła na Hołownię Wrońskiego do stacji krwiodawstwa i poprosiła moją grupę krwi. Ja mam 0 RH chyba minus, wtedy pamiętam, troszkę nie pamiętam, dość rzadką grupę krwi. A oni powiedzieli, że nie przyślą dla mnie krwi, dlatego że z mojej grupy krwi zostało tylko 5 litrów, a wysłali mi 20 i cały czas to wyciekało na tych serwetach z tej wątroby i nie wyślą więcej, ponieważ to jest ich żelazny zapas i oni nie widzą różnicy pomiędzy mną, życiem moim, a potencjalnego wypadkowicza, zwłaszcza, że ja nie jestem pacjentem rokującym nadziei, no bo 20 litrów wyciekło. I mówię, i pani docent powiedziała do słuchawki, w takim razie składam zawiadomienie do prokuratury o nieudzieleniu pomocy, odłożyła pani słuchawkę. Przysłali 2 litry i one wystarczyły. Krwawie nie ustało, bo doszły modlitwy. No i cuda Pana Boga. I ona nagle tak się spojrzała i mówię, co za... Opowiadam tak, historię. Tak, nikt nie mógł widzieć oprócz jej. Tak, a ona się mnie pyta, czy mam mówić przy łóżku. Natomiast bardzo wiele rzeczy, które mówili przy łóżku, nie słyszałem. No tak. Więc... Panie Andrzeju, na sam koniec, dosłownie już w 2 słowach, bo nam się bardzo wydłuży ten program. Jakie przesłanie Pan ma dla ludzi, którzy tutaj, dla nas wszystkich, którzy żyjemy po tej stronie, mając doświadczenie tego, z czego Pan, co Pan doświadczył? Na co zwracać uwagę? Jak żyć, mówiąc najkrócej? Powiem tak. Nie tylko wierzyć w Boga, ale wierzyć Bogu. Bo w Boga to nawet wierzy, jest tego pewien, drży przed Nim nawet nas nieprzyjaciel. I tu się nasze drogi jeszcze w Nim nie rozchodzą. On ma nawet pewność, że Bóg istnieje. Nasze drogi się z Nim rozchodzą dopiero w momencie, w którym wierzymy Bogu. Zaczynamy wierzyć Bogu, że sytuacja, że momenty, w których nas prowadzi droga, którą nas prowadzi przez życie, jest jak najbardziej skuteczna dla naszego zbawienia. To jest istotą rzeczy. I żeby wszystko, ale to wszystko, wszystkie czynności swojego życia zjednoczyć z ofiarą Chrystusa, bo tylko wtedy ona ma wartość, tak? Bo nasze jest wszystko małe, to nie ten przedział, tak? Natomiast poprzez zjednoczenie z ofiarą, z Jego ofiarą, nabywa wartości tej ofiary nieskończonej i de facto staje się modlitwą. Jeżeli zjednoczysz wszystkie czynności dnia, nie tylko cierpienia, bo jeżeli cierpienia, no wiadomo, radości, wszystko, nawet oddech, wszystko małe, dla Pana Boga wszystko tak samo wielkie. Jeżeli zjednoczysz, to każda chwila Twojego dnia będzie modlitwą, jeżeli dasz to jeszcze w intencji nawrócenia grzeszników, wedle natchnienia, tak? Nawrócenia samego siebie, żebyś wstał rano i się jutro nawrócił, ja tak czynię. A za duszę wszystko cierpiące za to, to staniesz się osobą ubogą w duchu, staniesz się osobą zjednoczoną z Bogiem. I chodzi tak naprawdę ufać Mu, ufać, bo ta rzecz, może to jest to przesłanie,
bo w momencie, w którym ja byłem w tym blasku i cofały mnie te modlitwy, to nie widziałem Pana Jezusa. Ale słyszałem głos i wiedziałem, że należy do Niego. Byłem tego pewien. I to był głos, który mówił, dlaczego mi nie zaufacie? Dlaczego mi nie zawierzycie? Ja go w tamtym momencie, w którym przebywałem w uwielbieniu Jego, za tą łaskę usprawiedliwienia, nie rozumiałem. Mówiłem, jak Panie, ja Ci nie ufam, jak ja Cię wielbię. Ale rozumiem, że to jest na to życie. Dlaczego mi nie zaufacie? Dlaczego mi nie zawierzycie? Bardzo dziękuję Pana Andrzej Dufek. Dziękuję Panu za przybycie do naszego studia i za świadectwo. Państwu dziękuję za uwagę. Jak zawsze zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie i do zobaczenia. Do zobaczenia.